Hejka, wielkie bydlaki, jeżeli ćwiczysz na siłce, ale nie wiesz, czy jesteś już kulturystą, a może myślisz, że jesteś, ale nie wiesz, czy odpowiednio prawilnym, to mam tu dla ciebie 10 zasad prawdziwego kulturysty. Pierwsza zasada. Kulturystyka to nie sport, to religia. Kult ciała i wiara w anabolizm oraz wielkie bicepsy to to, co stawiamy ponad wszystko. Druga zasada. Trening jest ważny, ale jedzenie jest najważniejsze. Musisz mieć dobrze rozplanowany harmonogram dnia. Przed wstaniem zjedz posiłek i możesz jeszcze pospać. Później po obudzeniu jakiś gainerek na dobry początek dnia i w tym czasie robisz sobie śniadanie. Po śniadaniu wypij białko, żeby przypadkiem nie zabrakło tego makroskładnika. Później drugie śniadanie, obiad, po obiedzie jakaś słodka kontra. Ale pamiętaj, chcesz być kulturystą, także dosładzasz tylko sosami zero. Później chwila przerwy, przed treningiem jakiś shake. Dodaj tu aminokwasów EAA lub BCAA, bo pamiętaj, posiłek wprowadzony do szuflady bez aminokwasów to stracona szansa na budowanie masy. A co gorsze, kuszenie złowrogiego katabolizmu. Po treningu koniecznie posiłek, później wypij jakiegoś gainerka, bo na pewno nie dasz rady zjeść tyle, co potrzeba, następnie jakaś kolacyjka i przed snem kilo twarogu. Jeżeli chcesz być prawdziwym kulturystą, a nie jakimś zwykłym leszczem, to w czasie nocy zjesz jeszcze ze dwa posiłki. Trzecia zasada. Dieta kulturysty to nie szwedzki stół. Musi się zgadzać kaloria, musi się zgadzać makro i powinieneś zawsze chociaż taki mały zestaw obiadowy mieć ze sobą. Pamiętaj, kurczak to białko, ryż to węgle, gainer, nie traktuj go jako suplement, to jest po prostu dla ciebie posiłek w proszku. Oliwa to tłuszcze, witaminy bierzesz w tabletkach, ale możesz dorzucić trochę brokuła, bo zielony to kolor nadziei, a ty masz nadzieję być największym z największych. Czwarta zasada, bez soku daleko nie zajedziesz, chyba że chcesz się bawić w jakiś męski fitness, ale to dla bab. Jedzenie to paliwko, a sok to nitro. Piąta zasada. Wprawdzie w czwartej powiedziałem o podstawie suplementacji, ale w swojej szafie musisz mieć jeszcze zawsze białko, karbo, kreatynę, gainera, ZMA, przedtreningówkę, potreningówkę, cytrulinę, L-karnitynę, BCAA, argininę. I właściwie nie będę wszystkiego zdradzał, bo to jest w końcu darmowy poradnik. Szósta zasada. W każdej wolnej chwili sprawdzaj obwód bicka. Spadek nawet o milimetr świadczy o nadchodzącej katastrofie katabolicznej. Masz wtedy obowiązek natychmiast zjeść pół kilo kurczaka, dwie paczki ryżu i wypić litr gainerka. Siódma zasada. W treningu kulturystycznym ważne jest, żeby wyizolować każdy mięsień i dopracować go do perfekcji. Martwy ciąg? Może jeszcze przysiady zrób? Jeżeli chcesz zrobić jakieś wielostawowe, funkcjonalne ćwiczenie, to zrób nogi na suchnicy, załóż 500 kilo i niech wszyscy widzą, że jesteś kozak. Ósma zasada. Niestety na redukcji trzeba robić cardio. Nawet jeżeli teraz jesteś na masie, to kup już rowerek stacjonarny i niech przypomina ci o tym, że dzień cardio ostatecznego nadejdzie. A nie będziesz przecież jak baran po całym mieście jeździł na rowerze, żeby wyrobić kalorie. Że o bieganiu nie wspomnę, bo szkoda zdrowia. Wskazówka ode mnie. Opanuj emocje i przypadkiem nie zafascynuj się tym crossfitowym diabelstwem. Ten czarny szatan nie dość, że cię zmęczy, a przecież nie o to chodzi w kulturystycznych aerobach. To na dodatek wywołuje taki hałas, że podczas cardio nie będziesz mógł oglądać swoich ulubionych seriali. Dziewiąta zasada. Na siłowni musisz dobrze wyglądać. Niech każdy wie, z kim ma do czynienia. Najlepiej sprawdzi się oryginalna koszulka Gold Gym bez rękawków, a jeżeli jesteś już odpowiednio duży, to wypadający ponętnie sutek albo cały cyc to jak najbardziej pożądane zjawisko. Dziesiąta zasada. Musisz być zawsze czujny. Nie może być sytuacji, gdy ktoś cię zobaczy, a minimum 80% twoich mięśni nie jest napięte. Najlepiej w ogóle ich nie rozluźniaj, po co się stresować. A, i ważna sprawa.
Jeżeli w zasięgu wzroku jest jakieś lustro, szyba lub inny przedmiot, w którym można się przejrzeć, to zawsze wykonaj minimum 3 pozowania. Musisz być zawsze na bieżąco i wiedzieć, czy łapa siedzi.